szponę orła. Aż chrupie. Witajcie, nazywam się Kuba Korczak, jestem szefem kuchni oraz orędownikiem idei Zero Waste. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest nasza duma narodowa. Kolorowe, pachnące, obłędnie chrupkie jabłka. Danie, które z nich przygotujemy, to najbardziej niesamowita szarlotka świata. Podana na chlebowym spodzie, do tego zapieczona pod nieco zdrowszą, ale równie obłędną wersją kruszonki. Jabłka na bok, gdyż moim gościem jest dzisiaj najsłodsza youtuberka pod słońcem i autorka książki Dziewczyny z wypiekami. Panie i panowie, przed państwem Sugar Lady, Agata Stankiewicz. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie i nie mogę się doczekać, co pysznego tutaj słodkiego stworzymy. Super, że wpadłaś, bardzo się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Agata, pieczenie z tobą to tak jak rozmowa z mistrzem Machulskim o filmie. Wiem, że nic nie wiem. Ja dzisiaj postawiłem sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i doszedłem do wniosku, że zaproponuję ci prawdziwie zero waste'owy przepis, który jest szarlotką na spodzie z pieczywa, które już nieco przeszło. Ja się nie mogę doczekać, bo nigdy takiego przepisu nie robiłam i jestem bardzo ciekawa tej wersji. No, myślę, że będziesz bardzo miło zaskoczona. To co, zaczynamy? Zaczynamy. Ja odpalam piekarnik. Odpalaj piekarnik. 180 stopni, termoobieg. Zabierajmy się za to, bo ja już jestem głodna. Dobrze, to najpierw opowiedz mi może, czy znasz jakieś przepisy na desery, które pozwalają na niemarnowanie resztek? Uwielbiam chlebek bananowy, z takich przejrzałych bananów, których już zazwyczaj nie chcemy jeść, bo są szczerniałe i mają taki niefajny posmak. Do chlebka bananowego nadają się idealnie. I ja uwielbiam też robić crumble, wszystkie możliwe wersje crumble z różnych owoców, albo z rabarbarem, który jest już też nie taki jędrny, ale taki delikatnie podsuszony, wiesz o co chodzi. Wiem, o co chodzi. Na to pyszna kruszonka kokosowa, do piekarnika zapiekamy i mamy pyszny deser. Rewelka. Zobacz, jak prosto przygotować to danie. W misce połączymy jajka z mlekiem, do tego dodamy odrobinę esencji waniliowej lub czegoś, co doskonale wanilię zastępuje, odrobinę mleka i cukier. Potem namoczymy chleb oraz lekko czerstwe ciasto. No więc do boju. To ja wybijam jajka. To ty wybijaj jajka, a ja w międzyczasie zacznę kruszyć chleb. I teraz mleko. O. No dobra, wszystko tutaj jest połączone. Mamy jedną piękną masę z dodatkiem cukru, jajek i mleka. I teraz pora na namoczenie czerstwego chleba oraz... Pacynki? Nie, jeszcze nie. Najpierw nie. Bułki. Dobra. Pokrusz je. One mają mniej więcej jakieś 3 dni. Pięknie chrupią, jak słychać. Tak. Zero ściemy. Idealne chrupanie. Więc to jest przepis, który jest o tyle fajny, że można do niego wykorzystać niemalże każdy rodzaj pieczywa. Doskonale sprawdzają się tutaj zarówno chleby, jak i zwykłe bułki, krojone pieczywo, wszelkie drożdżowe wypieki, tylko oczywiście bez farszów, ale jeżeli mają na przykład bakalie, to też jak najbardziej super. Tak, super. Jedyne, na co trzeba uważać, to na te chleby, które mają dodatek słodu, bo one podczas pieczenia potem często mają taką gorycz, więc wszystko, tak, co jest no. w kierunku pumpernikla, raczej już nie odpada. Będzie się nadawało. Musimy dodać jeszcze odrobinę do tego mleka. Dobra. Styka? Chyba wszystko się zamoczy. Tak. To musi być dosyć rzadkie po namoczeniu pieczywa i ciasta. To odstawiamy teraz na jakieś 10-15 minut. Jeżeli byłyby twardsze skórki, no to wiadomo, że potrzeba trochę tego czasu więcej. W najgorszym przypadku można odrobinę to mleko wcześniej podgrzać. Tylko tak oczywiście wiadomo, żeby nie ścięły się potem jajka. Teraz czas na... A skąd ty wiedziałaś? Ja czytasz wiem. Mi w myślach? Ja oczywiście, że wiem. Jabłka to zawsze kardamon i cynamon. To jest real sugar. Dobra, no okej. Okay. W takim razie tak. Tutaj powiedzmy połowa, taka wielka szczypta kardamonu i jeszcze możesz dodać cynamonu. Niech to będzie mocno cynamonowe. Dawaj jeszcze. Jeszcze? Tak. Za gorzkie będzie. Będzie pyszne. No dobra. Teraz tak, do tego garść albo ze dwie garście rodzynek. No i teraz wszystko mieszamy i właściwie ciasto jest już gotowe.
Idealnie. Teraz pokażę Ci coś totalnie zaskakującego, dlatego że nasze ciasto przygotujemy dzisiaj w patelni. Zobacz. Na tej rozpuścimy sobie masło, w którym będziemy maczać jabłka. A w tej patelni, która ma totalnie nieprzywierającą powłokę ceramiczną, będziemy dzisiaj piec szarlotkę. Powiem Ci, że to są takie patelnie, które chcę chyba do nowego mieszkania. No to proszę bardzo, są Twoje. Tak? Już mogę zabrać? Tak. Dziękujemy bardzo serdecznie Pani. Fakturę wyślemy pocztą. Dobra, lecimy w takim razie. Ta powłoka jest na tyle śliska, że tak naprawdę w ogóle nie trzeba tutaj dawać ani papieru do pieczenia, ani żadnego tłuszczu. Natomiast jak wiemy, jabłka oraz ja z masłem bardzo się kochamy. Ja też nie bardzo, wiem, jak ja właśnie, kocham masło. Ulubiony przepis z masłem, deserowy oczywiście, no nie będę Cię męczył. Brownie z dużą ilością masła i czekolady. Masło, czekolada. Daj, ja mogę wysmarować. Dobra, przepięknie. I teraz wylewamy mniej więcej połowę tej masy. Ona musi być taka właśnie półpłynna. Tutaj mamy zblendowane płatki owsiane. Zblendowane orzechy włoskie. No, akurat w tym przypadku odrobina mąki, cukier. Dużo. Masło i wyrabiamy. Ja rozumiem, że to jest... Pyk, ja już robię. I co, wstawiamy do lodówki kruszonkę? Bo ja zawsze wstawiam trochę, żeby się później łatwiej kruszyło. No możemy. Pani magister deserowa, bardzo proszę. Wrzucamy do lodówki. Wszystkie jabłka już przepięknie obraliśmy i teraz pora na wycinanie gniazd nasiennych. Można to robić albo łyżeczką od herbaty, ale równie dobrze, a wręcz doskonale nadawać się będzie do tego taki malutki nożyk. O, tu szefowa wie, co robi. Pięknie układasz to. Ja tutaj widzę, że nie bardzo się jestem do czegokolwiek przydatny. O, to jest szarlotka. Tam musi być cynamon. Ja wiem. Są ludzie, którzy nie lubią cynamonu. Ja tego na przykład kompletnie nie rozumiem, ponieważ ja piję codziennie kakao z mnóstwem właśnie cynamonu, z mnóstwem kardamonu. I to jest właśnie moja codzienność. No dobra, i teraz co? Kolejna warstwa ciasta. Zero waste. Oh yeah. No i pięknie. Dobrze. Ja w takim razie idę po kruszonkę, którą przed chwilką wstawiliśmy do lodówki. Ta-da! Tak wygląda. Kruszymy? No kruszymy, kruszymy! No faktycznie jest rzeczywiście konsystencja nieco lepsza. Wiem. Sugar Lady. Nie mam pytań. Dobrze. Ojej. Ale ja już... Ale to zjem. Ojej, jak ja to zjem. Ale będę to jeść. Ale podzielisz się odrobinkę? Nie. No dobrze. Żartowałam. Moja droga, wygląda to już absolutnie przepięknie, uważam, w związku z czym czas na piekarnik. To co, lecę? Leć. Ile pieczemy? Pół godzinki, 35 minut. Szarlotka, co już doskonale czuć, jest totalnie gotowa. Tak, w całej kuchni pachnie kardamonem i cynamonem. No, a ja jestem bardzo ciekawy, jaki będzie Twój werdykt. A ja jestem strasznie głodna. No to dobrze się składa, bo ja mam super rączkę smart i idę teraz wyjąć naszą patelnię. Dobra. Z szarlotką. Siup! Na desce. I teraz. Ja poproszę duży kawałek. No wiadomka. Do zobaczenia. Nie mogę mówić pełną buzią. Daj się pożegnać. Chwilę. Dobrze, żuj. Piątunia, pani szefowa. Pa! Dziękujemy!